Witajcie moi drodzy, tu Jasnowidz Nazar, Wizje w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, na początek polecam tę książkę Aleksandra Marinina, Gra na cudzym boisku. Aleksandra Marinina urodziła się w 1957 roku we Lwowie. Mieszkała w Leningradzie, potem przeniosła się do Moskwy. Tam ukończyła szkołę muzyczną oraz wydział prawa. No, jest to książka z cyklu o major Kamieńskiej, która doczekała się, moi drodzy, ekranizacji przez rosyjską telewizję NTV. Nakładem wydawnictwa WAB ukazały się dotychczas trzy powieści z tej serii. Ukradziony sen 2004, Męskie gry też 2004 oraz 2005 Śmierć i trochę miłości. Moi drodzy, przeczytam recenzję tej książki, jaką dała Polityka. Walka starego i nowego, jaka toczy się na ulicach i w umysłach mieszkańców stolicy Rosji, jest dla autorki pretekstem do rozważań nad przyszłością tego kraju. Nad jej etosem i nad jej dumą. Marinina pokazuje rosyjskie społeczeństwo na progu etapu kultury konsumpcyjnej, ciągle jednak tęskniące za wielką ideą. Marinina, Gra na cudzym boisku. Moi drodzy, jest to książka wbrew pozorom nie jakaś specjalnie, jakby to powiedzieć, naukowa, która przedstawia Rosję w takim, a nie innym stylu i świetle i tak dalej, która robi rozważania nad Federacją Rosyjską, ale jest to przede wszystkim książka kryminalistyczna, książka, która dzieje się na peryferiach niewielkiego miasta, gdzieś w głębi Rosji, gdzie ściera się jedna koncepcja z drugą koncepcją, gdzie można powiedzieć w cudzysłowie szef tego miasta walczy o to, aby wrócić za wszelką cenę do starych reguł i tak dalej, i tak dalej. Nie będę opowiadał. Książka, która mnie wciągnęła, bardzo ciekawa. Przeczytałem ją na jednym tak zwanym tchu. Warto. Przede wszystkim jest niedroga. Cena to 24,90, moi drodzy. Ale przechodzę do naszego boiska, przechodzę do naszej sprawy. Posłuchajcie, jak to fajnie zacząć film od dobrej książki. To się cieszę. No, muszę znaleźć. Posłuchajcie, posłuchajcie, ale jestem nieprzygotowany. No tak bywa. Moment. O, jest. Moi drodzy, film. Film. Z 12 maja 2021 pod tytułem Ktoś zamieszał w izraelsko-palestyńskim kotle. Izrael vel Palestyna. Argument. Posłuchajcie, co powiedziałem, ale od 49 minuty i 33 sekundy. Chociaż wielu widzów, tysiące, wskazuje od 50 minuty i 40 sekundy. My posłuchajmy trochę wcześniej. Od 49 minuty i 33 sekundy. Dlaczego? To się wyjaśni w dzisiejszym filmie. Posłuchajcie. Znaczy, oni do tego jakby zaproszą ludzi z zewnątrz. Ale to nie będzie stricte rząd techniczny. Bo rząd techniczny to jest rząd składający się ze specjalistów. Nie. Będzie rekonstrukcja polskiego rządu na krótko przed jego upadkiem. A dlatego wejdą nowi ludzie. Ale będą to też ludzie spoza Sejmu, jak gdyby spoza... Nie będą to posłowie. Prawda? Ministrowie, specjaliści, można powiedzieć. Czytam dalej. Prośba o scharakteryzowanie konkretniejszego tworu. Czy będzie to twór zmilitaryzowany? Z jakich polityków będzie się składał? Czy będą tam osoby z zagranicy? Czy będzie to twór zmilitaryzowany? Hmm.
na pewno nie znajdą się w polskim rządzie wojskowi ani ludzie z zagranicy. Ale? Natomiast będzie duże wzmocnienie ministra obrony narodowej. Może będzie uczyniony właśnie wicepremierem. Nastąpi w tym roku jeszcze krótko przed. To powiedziałem 12 maja 2021, ale proszę Państwa, na naszym kanale, na którym teraz jesteście, mam jeszcze filmy z bodajże lutego 2021, a więc sprzed prawie półtora roku, gdzie mówię podobnie, ale nie mówię, że Mariusz Błaszczak, który wczoraj został wicepremierem, który wczoraj zastąpi na wszystkich funkcjach Jarosława Kaczyńskiego, bo to powiedział Jarosław Kaczyński, że Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zastępuje go już na wszystkich funkcjach, jakie on pełnił. Czyli nie tylko na funkcji wicepremiera, ale także na funkcji szefa partii. Wielu to przeoczyło, ale to powiedział premier Kaczyński. Na wszystkich funkcjach. Także jest predestynowany Mariusz Błaszczak na funkcję szefa partii. Ale moi drodzy, ja w filmach bodajże właśnie z lutego 2021 mówiłem, że on będzie premierem. Wyobraźmy sobie sytuację taką. Ktoś ma chętkę na jakieś stanowisko i robi wszystko, aby utrącić tych, którzy mu mogą przeszkodzić. Pojawia się ktoś silniejszy. On zawsze był. Można nazwać go ojcem chrzestnym tego towarzystwa. On wskazuje swojego następcę. A tamten, który rości sobie prawa, czy może działać? No nie może. Dlatego, moi drodzy Państwo, i to mówię jako jasnowidz. Po pierwsze, sprawdziły się te wizje. Jak wiecie, tysiące osób pisało w Polsce, dziesiątki tysięcy, panie Nazarze, sprawdzona wizja, gratuluję i tak dalej. Przecież mógł pan wskazać chociażby Brudzińskiego, czy Suskiego, czy jakichś innych, którzy, a wskazał pan tutaj Błaszczaka. No tak, wskazałem. Jeszcze na dodatek powiedziałem, że będą wzmocnione resorty siłowe. Wiele razy to mówiłem. Wskazanie ministra Błaszczaka na funkcję wicepremiera i na tego, który ma zastąpić premiera Kaczyńskiego na wszystkich urzędach, czyli także na szefowaniu partii, jest niesamowitym wzmocnieniem resortów siłowych. Bo między innymi właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej jest resortem siłowym obok Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb. To się wszystko sprawdziło, super. Natomiast powtarzam, to 12 maja powiedziałem, to, że on będzie wicepremierem. W punkt, super. Natomiast mi cały czas dzwoni w uszach, jak to się mówi, to, i co kiedyś powiedziałem, może i też niedawno, że on będzie wzrastał, Błaszczak. Zobaczcie, jeżeli premierem jest Morawiecki, a szefem partii miałby być ktoś, kto nie ma takiej siły wewnętrznej, takiego autorytetu jak Kaczyński, czyli Błaszczak. Co by mu nie ujmując, pan minister Błaszczak jest, lubię go. Przyznam się, lubię tego człowieka. I cenię go. Ma bardzo wiele atutów, które przysługują się państwu polskiemu. I ja kiedyś o tym będę mówić. Ale moi drodzy, jako jasnowidz to wiem, że to jest dobry człowiek na ten czas. Minister Mariusz Błaszczak, wicepremier. Natomiast on nie ma tej ikry, tego autorytetu jak Kaczyński. To jest oczywiste dla tego środowiska. Dlatego, jeżeli on ma przewodzić partii, bo powiedział Kaczyński, że ma go na wszystkich urzędach, na wszystkich stanowiskach zastąpić, także jest predestynowany do tego, żeby być szefem PiS. To moi drodzy, jeżeli on nie ma takiej siły, a ma przewodzić, ma to wszystko, to całe środowisko spinać, tą całą Zjednoczoną Prawicę, to jemu jest potrzebny urząd premiera.
do tego, żeby go w autorytecie podnieść. I to spełni się moja przepowiednia, którą powiedziałem chyba pół roku temu. W komentarzu jednym, dość długim do jednego filmu, napisałem taki jakby zwrot do Morawieckiego, że już służby naszego kraju rozpoczęły działania, jakby uzupełnianie jego teczki, tak to nazwijmy. Ale moi drodzy, to nie jest tak, że jak coś się robi wobec danego człowieka, to to będzie wykorzystane od razu. To się robi po coś. Prawda? To będzie niedługo wykorzystane. Przepowiadam jako jasnowidz, że niedługo będziemy świadkami sytuacji takiej, że nastąpi duża rekonstrukcja rządu. Ale Kaczyński trzyma Morawieckiego po to, aby całe to odium spraw, które, bo Morawiecki się kojarzy z bankami, że to całe odium spraw nierozwiązanych, trudnych, które nachodzą na Polskę, spraw, które nas przygniatają, żeby to całe odium, ten cały kurz i to błoto spłynęło i uderzyło w tego człowieka, w Morawieckiego. Po prostu będzie to, bym to tak porównał, bara, no właśnie, nek, ofiar, no właśnie, tak, rny, złożony na ołtarzu PiS-u. Tak bym to nazwał. Metaforycznie. Oczywiście, to jest tylko metafora. Natomiast tak będzie. Jeszcze jakiś tam brudzik musi się przylepić do niego i on będzie zmieniony. Ja kiedyś powiedziałem, że będzie zmieniony na osobę, która jest bez twarzy, na osobę, która nie ma, nie myśli właśnie po swojemu. To jest taki film Patryka Wegi, Polityka, i tam między innymi pani Szydło, znaczy przepraszam, aktorka, która jakby reflektuje, jakby pokazuje, że jest niby Szydło, można tak powiedzieć, staje naprzeciwko aktora pana Grabowskiego, grającego premiera Kaczyńskiego, i ten aktor wcielający się w rolę Kaczyńskiego zwraca się do aktorki, która wciela się w rolę najprawdopodobniej pani Szydło, ze słowami: ty nie masz swojego zdania? I tak myśli ta aktorka wcielająca się, która gra rolę Szydło. Mówi: mam? Nie mam? Nie myślisz po swojemu, mówi Kaczyński. A Szydło odpowiada: w tym stylu, że ona myśli zawsze to, co prezes. I taką osobą jest pan minister Błaszczak, jest osobą bez twarzy. Ale jest to dobre na ten czas. Już wyjaśniam dlaczego. Ponieważ jest to w gruncie rzeczy człowiek, na którego obce słu, no właśnie, żby nie posiadają elementów szanta, no właśnie, żujących. To jest bardzo ważne. Dlatego ten człowiek jest na właściwym miejscu. To wzmacnia te resorty siłowe. To moja przepowiednia, to moje przewidywanie. Zmiana będzie na funkcji premiera Morawieckiego, zastąpi go minister Błaszczak, zostanie nie tylko wicepremierem, ale i premierem. Do tego przejdziemy. I wiecie, jaka mi myśl przyszła teraz? Bo jest hasło rekonstrukcja. Rekonstrukcja rządu. Taka mi myśl przyszła. To może być w tym roku jeszcze. Wiele rzeczy się zmieni we wrześniu.
ale nie trzymajmy się dać, a wiele razy mówię, że po prostu dla mnie jest to tak bliskie, że mam wrażenie, że będzie to właśnie być może we wrześniu. Zaraz coś powiem. Szanowni, ja wiele razy mówiłem takie zdanie. Pieniędzy na KPO nie będzie. No i oczywiście, nim była ta wrzawa, to mówiłem, to było prawie 1,5 roku temu, no zarania dzieł kanału, później to powtarzałem, mieliłem, rozszerzałem te wizje. Oczywiście z tego względu w tym kraju, który mówi, że jest demokratyczny, byłem ofiarą niesamowitej nagonki i olbrzymiego hej, no właśnie tu. Proszę Państwa, mnie już to drażni, że ja muszę wtrącać to słowo no właśnie, ale chcę Państwu powiedzieć, że ktoś bardzo w tym kraju się postarał o to, żeby system tego tej platformy, na której jestem, był bardzo przewrażliwiony na moim punkcie. I po prostu pewnych rzeczy nie można mówić to, co mogą mówić inni, używać słów. Ja mam zaraz ograniczane zasięgi, zaraz coś się dzieje, zaraz dostaję jakieś groźby, zaraz to, zaraz tamto. To nie jest dobre. Ja się już powoli na to przestaję zgadzać, jak w pewnym momencie to wszystko pokażę. Ale co chcę powiedzieć? Kiedyś powiedziałem i wiele razy to powtarzam, Zbigniewie, przyczynisz się do upadku rządu, a przez to do upadku Polski. Ale trzeba to złączyć, KPO i zmiany w rządzie, to trzeba złączyć KPO, zmiany w rządzie, upadek Polski. Moi drodzy, tak. Oczywiście mówiąc upadek Polski, tu nie mam na myśli państwo przestanie istnieć, czy druga Argentyna i tak dalej, i tak dalej. Nie mam tego na myśli. To jest pewnego rodzaju metafora, to w cudzysłowie należy brać. Natomiast chodzi o takie zmiany w państwie, które jesteśmy świadkami, które sprawiają, że na przykład już rok 2018, 17, 16, lata wstecz, nijak będą się miały do obecnej rzeczywistości, do nowych porządków, które zresztą Morawiecki zapowiada. Ale co chcę powiedzieć? Ja mówiłem tak. Pieniędzy na KPO nie będzie. No wielu wtedy mnie próbowało pogrążyć. Okazywało się, że miałem rację. To tak jak Nord Stream 2. Przecież ja przepowiedziałem, że gaz przez Nord Stream 2 nie popłynie. Czy płynie? Nie płynie. Nie płynie. Ale trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. To nie jest tak, że jak ja albo jakikolwiek prawdziwy jasnowidz mówi wizję na dany temat, to że on wyczerpuje ten temat. Nie. Mi dane było na ten moment poznać to. W związku z tym, skoro temat jest ważki, to KPO. Skoro temat rekonstrukcji rządu jest ważki, moim zdaniem, jako jasnowidza, to należy do tego tematu wracać, do tych dwóch tematów. I je rozwijać. Mówiłem u początku zarania kanału, często powtarzałem, pieniędzy na KPO nie będzie. Mówiłem, że Zbigniewie, przyczynić się do upadku rządu, a przez to do upadku Polski. Moi drodzy, to nie jest tak, jak wam wielu próbuje powiedzieć, że na KPO to my na pewno pieniądze dostaniemy. Słuchajcie, trzymam kciuki, byśmy dostali. Bo po pierwsze, nam się to jak psu kości należy. Po drugie, no pomagamy Ukrainie, w związku z tym no potrzebujemy też wsparcia i zastrzyku finansowego. Po trzecie, kocham ten kraj i bez względu na to, czy lubię tą opcję polityczną, czy tą, to każdy, która będzie rządzić, życzę dobrze. Dlatego, że dobrze życzę Polsce. I chciałbym, byśmy mieli pieniądze po prostu na wiele rzeczy. By był olbrzymi zastrzyk finansowy, bo to jest nasze podwórko, nasza kraina, nasz kraj. Ale marzyć to nie znaczy móc.
O tym Polska zapomina. Polska zapomniała o jednym, że kraje podpisały na papierze zgodę na uruchomienie pieniędzy na polski krajowy plan odbudowy. Oczywiście wstrzymała się, czy zagłosowała przeciwko Holandii. Ten, moi drodzy, to jest tylko papier. Ja się pytam, czy macie pieniądze? Czy Polska dostała choćby złotówkę? Nie. Mało tego, każdy z tych krajów, mogliście o tym usłyszeć w mediach i nie zapominajcie o tym, podkreślał wyraźnie, że Polska musi spełnić następujące punkta. Ten punkt, ten punkt, ten punkt. I wszystkie dotyczyły praworządności, sądów, Izby Dyscyplinarnej itd. Wiele jeszcze przed nami, by chociażby jedno euro tutaj wpłynęło. Wiele jeszcze przed Polską do zrobienia. Ale na drodze tego stoi jeden człowiek, który patrzy tylko i wyłącznie przez pryzmat własny polityczny. Zbigniew Ziobro, który skoro jest ministrem konstytucyjnym polskim, powinien być państwowcem, moim zdaniem, można się ze mną nie zgadzać, myśli tylko i wyłącznie o własnym interesie politycznym. Znaczy, Solidarna Polska jest tą grupą polityczną, w której jest najwyższy odsetek ludzi, którzy nie lubią Unii Europejskiej, którzy najchętniej by ją opuścili. To on wie, że to są jego wyborcy. W związku z tym on musi spełniać ich oczekiwania. Tylko że szkoda, że dzieje się to kosztem polskim. Że interesy partykularne i polityczne są najważniejsze, a nie polskie. Ale nie będę tego tematu rozwijał, bo to nie jest sprawa jasnowidza. Natomiast sprawą jasnowidza moją jest to pytanie, czy Zbigniew Ziobro ustąpi kilka kroków wstecz po to, by pieniądze, które są tylko na papierze, obiecane, ale jeszcze nie dane, bo musimy spełnić warunki, po to, żeby te pieniądze były uruchomione. I teraz pomyślę, jako jasnowidz. No, Ziobro. Zbigniew Ziobro. Pierwsza myśl. Od razu przy łyku kawy. To była, nie pozwolą mu. Naprawdę dojdzie do wielu zmian w polskim rządzie. Przynajmniej jest to przewidywane. Wiecie, że ja kiedyś przepowiedziałem, to jest w moim filmie. Wiem, że wiele osób może to znaleźć, że go zastąpi, że wielka kobieta, i tak odnajdywaliśmy w wyglądzie, że chodziło o panią Wasserman. Nie wiem, dlaczego słowo wielka teraz powiedziałem. Ale to też polityczka, którą szanuję. Że go może zastąpić, że jest szykowana. Kiedyś jej to było obiecane. Miałem taki obraz, że wstaje pan minister Ziobro, wielu prokuratorów w Polsce zaczyna się cieszyć i w jego miejsce siada kobieta. Jeżeli pamiętam swoje poprzednie wizje, to mówiłem pani Wasserman, ale powiem jedną rzecz. Ta kobieta nie będzie samodzielna, albo mężczyzna, która zastąpi Ziobro, nie będzie samodzielny i pani Wasserman będzie. Jak gdyby albo dwóch ludzi będzie miało olbrzymie znaczenie w polskim wymiarze sprawiedliwości, Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedno jest pewne. Odejście Zbigniewa Ziobry to będzie oddech dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale co się wtedy stanie? To jest ciekawe, no bo jednak Ziobro, przepraszam, to ruch kamery niespodziewany. Jestem wysoki w związku z tym. Ale moi drodzy, co? Chciałem sobie wyprostować nogę. Co zrobi? Bo Ziobro jednak jest szefem Solidarnej Polski, a jest to partia, która stanowi
zjednoczoną prawicę. I to jeden z główniejszych elementów. Chociaż ich poparcie to 3%, a dobłąd statystyczny plus minus 2%. No. Także, no ale tak. Moi drodzy, jak to będzie? Co zrobi Zbigniew Ziobro wtedy? Znowu się może coś sprawdzić. Kiedyś mówiłem, że zabraknie, albo mówiłem siedmiu głosów, czy coś takiego, że nie da się rządzić. Będą liczone głosy. Powiem coś dziwnego. Jeszcze Ziobro będzie wykorzystany, bo będzie chodziło o liczenie głosów nad odwołaniem jakiegoś człowieka. Będzie wniosek złożony o odwołanie jakiegoś człowieka z rządu. Oni o tym wiedzą. Ziobro będzie potrzebny, te głosy Solidarnej Polski i Ziobro, żeby to nie przeszło. To będzie w okresie powakacyjnym. Końcówka może być wakacji, albo ledwo po. Ale nie trzymajmy się dat, powtarzam. Chodzi o wydarzenie. No jest to blisko, skądinąd. I tu Ziobro będzie jeszcze wykorzystany, a zachwieje się Ziobro. Jego kariera polityczna. Odejdzie? Będzie próbował się jakoś jednoczyć z Porozumieniem? W ogóle z Gowinem? Dziwne to będzie wszystko. Takie słowa mi przyszło. Powstanie nieporządek polityczny w Polsce. Ja to kiedyś mówiłem, klin polityczny. Będzie to miało miejsce. Nie da się rządzić. Znowu mi to słowo przyszło. Nie da się rządzić, bo nie będzie pieniędzy. Może wypłacą jedną, drugą transzę na KPO, ale już my nie spełnimy warunku. Zaczną wychodzić takie niepożądane rzeczy, o których my jeszcze nie mówimy. Wróci się do tematu Pegasusa, wróci się do różnych rzeczy, ale musi być uśpiona sytuacja na Ukrainie. Lipiec lub sierpień może być oddechem dla Ukrainy. Może wtedy być mowa o jakichś sprawach pokojowych. Krzywy pokój, krzywy wrogów. Jaki pokój? Oni zawsze będą żyli. Tak. Najważniejsze, by w Polsce był pokój. Moi drodzy, i tutaj ta sprawa mi się zazębia. Jakby KPO nie ruszyło. Tak jak w całości. Tak by nie było pieniędzy w budżecie. Wiele razy mówiłem, że ktoś powie, sprawdzam z Unii Europejskiej, z instytucji finansowych, okaże się, że Polska złamała jakieś wewnętrzne czy unijne regulaminy, które mówią o długu publicznym, o... My będziemy musieli stworzyć budżet, albo będzie mowa o tym. Budżet bez deficytu, a tego się nie da zrobić. Nie da się zrobić już budżetu bez deficytu. A jednak, taka jakaś dziwna mowa będzie na ten temat. Odejście Ziobry zabiera swoich posłów. Pisma mniejsza, znaczy Zjednoczona Prawica, nie da się dobrać. Konfederacja nie będzie chciała pójść w tamtą stronę. Równia pochyła polityczna. Kiedyś powiedziałem i całkiem niedawno wspomniałem, odejście Kaczyńskiego jest złe. Dlatego, że jednak jest to człowiek, który miał teczki, haki na wszystkie. W związku z tym on spajał to środowisko. To tak albo powstrzymać.
Coś wiem, ale nie mogę powiedzieć jeszcze. Ale to wiem. To nie jasnowidzenie. Obóz Zjednoczonej Prawicy w mniejszości. Coś powiem i krótko. Naprawdę Jarosław Kaczyński bierze pod uwagę przedterminowe wybory w Polsce. To państwu powiem. Naprawdę jest to brane pod uwagę. Szukany jest moment. Dwie osoby będą na ołtarzu ojczyzny złożone. Można tak to nazwać. Morawiecki i Ziobro. Ale ta postawa Zbigniewa Ziobro doprowadzi do kryzysu w państwie. Do braku finansów. Nieustępliwość nie jest dobrą rzeczą w polityce, panie Ziobro. Pan powinien myśleć po polsku, o Polsce i przede wszystkim skończyć z karierowiczostwem. W sytuacjach kryzysu, w sytuacji międzynarodowej, jakiej jesteśmy, najważniejsze jest dobro Rzeczypospolitej i myślenie o jej przyszłości, myślenie o nas, o obywatelach, o zwykłych, prostych ludziach. Nie partykularne interesy polityczne. Wiele spraw w polityce powinno być rozwiązanych ponad podziałami, dla dobra kraju. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, jak mówiłem, że pierwszym krajem, który z bałtyckich, do nich należy też Polska, który będzie zaatakowany przez Federację Rosyjską, będzie Litwa. Nikt tego nie rozumie. No mała Litwa, dlaczego? Nie widzicie, co się teraz dzieje. Jak Litwini mocno zaczynają tupać nogami, chodzi o Kaliningrad, nie chcą pozwolić, żeby były dostawy żywności, różnych rzeczy tam do Kaliningradu, Rosja się burzy, że tam ludność coraz biedniejsza i tak dalej, i tak dalej. Nie widzicie tego? Przecież to na waszych oczach się spełnia. To na waszych oczach jakby, przepraszam, obecna polityczna, międzynarodowa sytuacja pokazuje, że będzie dokładnie tak, jak mówiłem prawie 2 lata temu, 1,5 roku temu. W pierwszych filmach. To się dzieje na waszych oczach. Ale coś państwu powiem. Trzeba zadać sobie pytanie, jak to się skończy. To jest pytanie do jasnowidza. Przyznam się państwu, jeszcze nim to zrobię, że ja dzisiaj jestem po kilku nastu wizjach dla widzów. Odpowiedziałem na 11 maili. Dziennie otrzymuję bardzo wiele maili. Coraz więcej. Nie na wszystkie odpowiadam. Staram się czytać. Niektóre oczywiście są mailami, które unoszą człowieka, które uskrzydlają, gdzie piszecie, że moja wizja na przykład sprzed roku, sprzed 2, 3 może lat, ktoś tam jeszcze pamięta, spełniła się, że spełnia się, że mówią w punkt, prawda? To uskrzydła, ale są też e-maile, dzięki Bogu jest ich coraz mniej, które są po prostu zagięciem parolu na mnie. Które są po prostu czystym wyrazem nie na, no właśnie, wiści. I wszędzie, to jest najciekawsze, to kiedyś państwu pokażę, pojawia się imię jednego człowieka. No, w których ja filmach odnoszę się do tego jednego człowieka. Wiecznie jest to mi zarzucane. No. Ale tak to jest. Nie jest łatwo, szanowni, być to powiem. Nie jest łatwo być
jasnowidzem prawdziwym wśród tylu falsyfikatów. No i krótko. W związku z tym dzieje się, jak się dzieje. Natomiast mówię, jest wiele unoszących, jest wiele takich uskrzydlających, wiele wyrazów sympatii, życzliwości, za wszystko dziękuję. I moi drodzy Państwo, też jest rządzeniem losu to, że pomimo wielu obowiązków, które są wokół mnie, i z pracą, i tym, i tamtym, i te maile, jasne, że nie każdemu odpowiem, bo ja jestem tylko człowiekiem, moja doba ma tyle samo godzin, co Państwa, mam tylko dwie ręce. Nieraz kończę dzień z bólem głowy i po prostu kładę się, bo tyle obowiązków spełniłem. To czuję jako swój obowiązek, dar otrzymany. Robię to za darmo. Nikogo nie proszę o wsparcie, o zapłatę. I tyle. Kto ma życzenie, wesprze. Kto nie ma, nie wesprze. I tyle. Nic tu na siłę. Ale do czego zmierzam? Jakie było pytanie? Aha, o Litwę. O Litwę. Jak to się skończy? I to jest rządzenie losu, że potrafię... ktoś czuwa, tak? Że potrafię jeszcze znaleźć czas, żeby nagrać i spotkać się z Wami. Z sympatią, z życzliwością. I za to dziękuję. Wiem, że są olbrzymie wyrazy sympatii na naszym Facebooku. Facebook nazywa się Jasnowidz Nazar Wizje w punkt fanpage, fanpage. To jest grupa otwarta, gdzie zapraszam ludzi, którzy sympatyzują z naszym kanałem, z moją osobą, które nie chcą hejto, no właśnie, wprowadzać jakieś zamieszanie i tak dalej, którzy wiedzą, co to znaczy fanpage, bo to jest istotą tej grupy. Fan, czyli fanowie, fanki, fanowie, dziękuję za to. Ja nigdy nie przypuszczałem w swoim życiu, że kiedykolwiek będzie coś takiego, że będę nagrywał, że będę mówił do Was, że będzie szansa się spotykać. Tak, nigdy. No ta Litwa. Za Litwą stoi potężny kraj. Moi drodzy, Litwa jest... No właśnie, zacząłem od książki. Moi drodzy, na Litwie nie ma wydawnictw. Ja Państwu powiem dlaczego. Otóż większość książek jest wydawana poza granicami w Polsce i przesyłana, wysyłana na Litwę. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, w Polsce, gdzie mamy wydawnictwa, czytelnictwo no jest coraz lepsze, lepiej to wygląda w statystykach, natomiast i tak to jest kiepsko. No, no, życzyłbym sobie, żebyśmy wszyscy czytali. Nie każdy ma czas, nie każdy ma możliwości. Nie każdy to lubi po prostu. Każdy z nas jest inny, wyjątkowy. Natomiast to u nas w Polsce, w tak wielkim kraju, w porównaniu z Litwą potężnym. Natomiast Litwa, która jest wiele razy mniejsza od nas, gdzie obywateli jest dużo mniej, no nie opłaca się mieć wydawnictw. I ta Litwa, która jest mała, która boryka się z różnymi rodzaju trudnościami, wobec Federacji Rosyjskiej podnosi, jak to się mówi, nóżkę i tupi. Co to oznacza, że ktoś potężny stoi za Litwą? Kto? Ameryka. No tak, i tego się najbardziej obawiałem, co teraz do mnie przyszło. W gruncie wielu ludzi ostrzegało przed taką sytuacją. Nieraz się bagatelizowało, nieraz też mam takie wrażenie, że polskie służby też to bagatelizowały. Ale trzeba to brać pod uwagę. Co będzie? Teraz się zastanowiłem jako jasnowidz nad Litwą. Co będzie, jeśli amerykańska gospodarka upadnie? Jeśli amerykańska gospodarka będzie miała podcięte skrzydła, ale i tak w konsekwencji, w obliczu tego, co się będzie działo w Polsce, w Europie, w innych krajach, będzie i tak lepiej, ale nie tak jak teraz. Co wtedy, jeśli, zobaczcie, zaczyna się dziać przy Tajwanie, Chińczycy już tam robią różne rzeczy, ktoś chce te wrota otworzyć po prostu z napisem Wielka W. Co wtedy, jeśli zostaniemy
gdyby i Litwa, i Polska nie tyle osamotnieni, co zdamy sobie sprawę może kiedyś w przyszłości, że byliśmy elementem gry strategicznej, elementem, trybem gry strategicznej jakiegoś kraju przeciwko jakiemuś krajowi, na przykład USA, Chiny, USA, Rosja. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale gdyby to połączyć z moją wizją, gdzie mówiłem, że Litwa otrzyma pierwsza ten, wiecie, od Federacji Rosyjskiej, a później po kilku godzinach Polska, to to się wpisuje to, co robi teraz Litwa w moją przepowiednię sprzed półtora roku, dwóch lat. To jest logiczne teraz. Teraz w ogóle, wiecie, co mi ludzie piszą w mailach? Znaczy ludzie, no co wy piszecie w mailach? Że jak oglądają moje starsze filmy, to teraz inaczej to wybrzmiewa, zaczynają to rozumieć. Na tym polega prawdziwe jasnowidzenie. Bo widzicie, w prawdziwym jasnowidzeniu to nie jest tak, że twórca, ten jasnowidz, zawsze jest pewny, że to się sprawdzi. Ja nie jestem pewny, że to się sprawdzi, czy to. Bo na tym polega prawdziwe jasnowidzenie. Gdyby były informacje na przykład od służbowych ludzi, polityków, ministrów, z którymi ktoś się spotyka, na przykład, nie wiem, przy kawce, herbatce, który ma jakieś koneksje gdzieś tu i tam, to wtedy to nie jest jasnowidzenie, tylko informacje, które być może są przedstawiane jako jasnowidzenie, ale temu człowiekowi może się to mieszać. To, z czym, co to jest czym było jasnowidzenie, czym jego myśli, to intelekt, który bierze udział w jasnowidzeniu, bo nie można tego wyłączyć. I wtedy nie mamy do czynienia z albo czystym jasnowidzeniem, albo z w ogóle jasnowidzeniem. Natomiast w moim przypadku to gwarantuję, ja jestem nielubianym człowiekiem przez polityków. Gdybym był lubiany, miałbym Facebooka, miałbym różne inne, byłbym w telewizji, w radiu, w gazetach, byłbym promowany. Tego nie ma, jestem przemilczany. Nie jestem na salonach, nie jestem lubiany. I nie zanosi się na to. I nie jestem z tego powodu nieszczęśliwy. Może właśnie inaczej teraz na to wszystko patrzę. Może to pokazuje autentyczność w gruncie rzeczy. Moi drodzy, do czego zmierzam? No właśnie w prawdziwym jasnowidzeniu jest tak, że gdyby interpretować to, co powie jasnowidz za tydzień od wywołania wizji, za miesiąc, to się popełnia błąd. A ja zawsze byłem tak oceniany przez tych moich niesympatycznych. Zawsze porównywali albo z obecną rzeczywistością, albo nie wykazywali się cierpliwością, czekali miesiąc, może pół roku. A wielu z was pisze, że jak czytają, oglądają te wizje, te filmy poprzednie, to teraz inaczej to wszystko wygląda. Inaczej to wszystko interpretują, zaczynają to rozumieć. Wielu mnie przeprasza. Zobaczcie, wzrasta. O tej rzeczy nie mogę mówić, bo kiedyś powiedziałem, pochwaliłem się, to zaczęło to mi obniżać rankingi, czy jak to się mówi, i rankingi, tylko wyświetlenia, czy jakieś tam rzeczy. Nie można. Mi nie można. No niestety, ja jestem persona non grata. Tak. W demokratycznym kraju, nie? Gdzie powinien być pluralizm, demokracja. Tak się woli do mediów zapraszać ludzi, którzy co drugi film mówią, życzą mi bardzo źle, którzy jakieś tam wywołują wizje chore, że no właśnie, ne, i tak dalej, którzy mówią brzydkie słowa, to takich się woli. No, no tak. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo być jasnowidzem wśród falsyfikatów. Ale do czego zmierzam?
dzielę się z wami swoimi po prostu emocjami, uczuciami. Natomiast do czego zmierzam? Litwa wiecie, to co robiła Białoruś, a tak naprawdę Związek Białorusi i Rosji przy polsko-białoruskiej granicy, to co przepowiedziałem, mówiąc od początku istnienia kanału aż do lipca 2021, że będziemy między wrześniem a listopadem, a szczególnie w tym okresie, bronić naszych wschodnich granic, że powstanie ustawa o obronie ojczyzny, to się zrealizowało w wymiarze hybrydowym. Wielu się z tego śmiało, a to się zrealizowało. Nie mogłem sobie tego z czapy wymyśleć, że trzeba będzie bronić, że będzie problem z Białorusią, że tam wojska będą stały. No jak? To jest jasnowidzenie. Na tym to polega. I moi drodzy, mam takie wrażenie, że Związek Białorusi i Rosji zrobi coś wobec Litwy, Łotwy i Estonii. Może to sama próba destabilizacji jak wobec Polski w okresie wrzesień-listopad, zresztą tam do tej pory to trwa przy polsko-białoruskiej granicy, ale szczególnie w tamtym okresie. Podobne rzeczy. Wiecie, nie zmieniam zdania i tym zakończę. Jestem przekonany co do tego. Już powiem szczerze, nie tylko w oparciu o własne jasnowidzenie, ale i o jasnowidzenie, i o intelektualne podejście, logiczne, że jesteśmy w przededniu wielkiego wydarzenia. Że wielu polityków o tym wie, że jesteśmy do tego przygotowywani. Naprawdę od półtora roku jesteśmy do tego przygotowywani. Chociażby polskie podwórko. Maskę włóż. Musisz być w domu. Musisz zrobić to i to. Musisz poinformować o rodzaju pieca do końca tego miesiąca, do końca czerwca, jaki masz rodzaj pieca. Musisz spis powszechny zrobić. Wiele rzeczy musisz, jak dyscyplina. Druga sprawa. Teleporada. Nauczcie się, że nie ma lekarzy dostępnych, że wiele rzeczy trzeba będzie się ratować różnymi innymi metodami. A tak jest w czasie sytuacji, jakiej w. Jesteśmy przygotowywani. Wiecie, ja kiedyś powiedziałem, teraz mi się przypomniało, że my kiedyś zrozumiemy, dlaczego w świecie chodziło o maseczki. Zrozumiemy to. Ale coś się wydarzy. Trzecia sprawa. Ustawa o obronie ojczyzny. Taka dziwna nazwa, nie? Można było to inaczej nazwać. Nie wiem. Ustawa wzmacniająca wojsko, a tu jest o obronie ojczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Poradnik na czas kryzysu i wojny. Czemu wojny? Po co? Wojna to też czas kryzysu. Po co to rozdzielać? A jednak czytajmy między wierszami. Czytajmy. I dlatego powtarzam. Ja się przygotowuję. Co ty zrobisz, to twoja sprawa. Od półtora roku apelowałem, prosiłem. Byłem niszczony, pomawiany, zniesławiany, krytykowany i tak dalej. Nikt mi nie pomógł. Nikt. Zdania nie zmienię. Będę wierny temu, co czuję. Ale to już nie jest, moi drodzy, pochodzące tylko i wyłącznie z jasnowidzenia. To podpowiada mi intelekt. Świat się zmienia. W gruncie rzeczy kiedyś się przekonamy, że idziemy w lepszym kierunku. Tylko tak jak mi powiedziała moja przyjaciółka przez telefon, że wiesz, to tak jak z rodzeniem, tak jak kobieta nosi dzieciątko, a później rodzi. Prawda? Przychodzimy na ten świat we łzach, w płaczu, krzyk dziecka, nie? Przychodzimy. Piękne to jest, fantastico. Natomiast
musi do tego dojść. Świat musi zakrzyknąć. Ukraina, powiedziałem, zapłacze, zapłakała. Przepowiedziałem to, zobaczcie. Wskazałem dokładnie, że w lutym, mówiłem, te filmy pokazywałem, będzie się działo na Ukrainie. To jest, to się dzieje. Dobrze, nie będę rozwijał tego tematu. W gruncie rzeczy krótko. Ja się szykuję, co ty zrobisz, to od ciebie zależy. Zacznijcie tylko słuchać, myśleć. To idzie we właściwym kierunku. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, moi drodzy, moi mili. Trzymajcie się. Badał, czy będą tam osoby z zagranicy? Czy będzie to twór zmilitaryzowany? Na pewno nie znajdą się w polskim rządzie wojskowi ani ludzie z zagranicy. Natomiast będzie duże wzmocnienie ministra obrony narodowej. Może będzie uczyniony właśnie wicepremierem. Nastąpi w tym roku. Wszystkiego dobrego.